Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i cóż, widzimy się ponownie w grze Dziedzictwa Hogwartu. No i tak, odcinek rozpoczynamy od tego, że wyszedłem ze szklarni i zobaczymy tego dziada. Idziemy za nim po to, by kolejną szafę otworzyć. Jak już się tym zajmiemy, to dziś mam tylko jedną rzecz. Okej, czy ten klucz będzie... Tak, sobie działo szybko, zaraz polecić, czy mi się tylko daje. Uwaga, uwaga, nie. Okej, pokazuje się tutaj i teraz będzie leciał. Nie. Kurczę, zepsułem. Co totalnie. Gdzie leciał? Nie, z tej. Nie, z tej może. Dobra, daliśmy radę. Więc ogólnie mówiąc tak. Dzisiaj właśnie pójdziemy tam spotkać się z Nati. I właśnie wyjaśnić jej może, co tam się działo wtedy w Hogsmeade, może co innego, nie wiem. Nie mam po prostu pojęcia do końca co i jak, gdzie i kiedy. Jedno co mogę powiedzieć to, że no, to jest główny cel. A jeśli was zastanawia, czemu dajmy to się gdzieś teleportuje bliżej, ewentualnie żeby szybciej tam dotrzeć czy coś. To odpowiedź jest bardzo proste. Musicie już sami się domyśleć. Otóż... Okej, coś mi tu dzwoni, więc będę musiał zaraz poszukać. Ale tak wracając... Idąc do niej, przy okazji można się pobawić trochę właśnie w znajdywanie poszczególnych znajdźków. Więc no. Czemu by nie zająć się tym po prostu przy okazji? Tylko gdzie to jest? Serio, tutaj? Ja tego nie widziałem. No bez przesady. Ale dobra, tak czy inaczej. Spłaszczona zbroja. Ta zbroja należała do Sir Skaldtropa? Nie wiem, chyba tak. Nierozważnego, który nierozmyślnie wyzwał kiedyś górskiego trolla do gry w gorące krzesła. Okej, nic mi nie dzwoni, więc chyba można spokojnie wyjść. Prawda, jest wieczór, a wieczorem no, chyba uczniowie nie powinni wyłazić za bardzo, ale... co mi szkodzi. Idźmy tam powoli. Ale tam gdzie trzeba, tylko jedna rzecz. Czy tutaj muszę tak po bezdrożach biegać, czy będzie jakaś taka... rzecz? Tak, ja po prostu wylazłem jakimś bocznym wyjściem z... zjeść normalnie. Po ludzku. Ale dobra, jesteśmy już na ścieżce, na szczęście. Więc miejmy nadzieję, że lada moment... Potrzebujemy na miejsce, ewentualnie znajdziemy jakichś wrogów, żeby sobie poćwiczyć fikołki. Coś. Nie to, żebym jakoś nie wiadomo czego oczekiwał od siebie i tego wszystkiego, ale no. Ale wracając, po prostu chciałbym mieć już możliwość po ogarnięciu sprawy z Nati. No i już ogólnie właśnie się nauczyć nowego zaklęcia. W tym przypadku będzie Expelliarmus chyba. Przynajmniej tak mi się wydawało po ikonie, która tam była pokazana. To jest jedna sprawa, druga. Chyba nawet było napisane, że to będzie Expelliarmus. Kojarzę. Dobra, ogólnie będziemy iść tamtędy, więc spokojnie. A nie tak, że nagle zgubiłem kierunek. Co to tu nie? Po prostu chciałem się udać najpierw właśnie po to... po te kamienie księżycowe. Nadal nie wiem, do czego one będą mi potrzebne i czy będą mi potrzebne, no ale... Równie dobrze, jak idę, to mogę je zbierać, podobnie jak te skaczące muchomory, czy inne jakieś... no... powiedzmy badziewia. Śmieci. Graty, jak zwał, tak zwał. No po prostu, rzeczy, najprościej mówiąc. A jako, że jeszcze sam w sobie jestem raczej z tych, co to lubią być zbieraczami, no co... no po prostu... naturalną dla mnie rzeczą jest to, żeby się zatrzymać po te kamyki, idąc nawet w jakieś ważniejsze inne miejsce. Ale tak, po prostu idźmy przed siebie, spokojnie, nie przejmując się niczym. Chyba, że będzie jakaś poważna rzecz, którą trzeba się przejąć, chociaż na razie tego nie widzę, więc... ja, chyba będzie wszystko w porządku, spokojnie. W szczególności, że mamy za sobą już prawie połowę drogi. Ciekawa sprawa, bo jak się okazuje, dopiero wyszliśmy przed... ale nie wiem, czy da się nazwać głównym wejściem, czy wyjściem z Hogwartu. Raczej może czymś innym. Ale tak, dopiero co wyszliśmy, można powiedzieć, no to takie
Generalnie wyjście z Hogwartu. I tak, zanim pójdziemy jeszcze gdzieś dalej, coś, to tutaj widzę jakieś dziwne balony. Nie wiem, o co z nimi chodzi. Ale co z tego, że nie wiem. Interesuje mnie głównie jedna bardzo ważna rzecz. Trawo nie zasłania mi, proszę. Czy da się je przebić? Okej, jeśli się da, to niestety chyba nie tym czarem, który posiadam. A jeśli się nie da, no co? No też zrozumiałem. Oj, tak. Idziemy po prostu przed siebie, licząc na to, że znajdziemy cokolwiek. Przy czym oczywiście to już mówię wprost. Prawdopodobnie tak, jak widzieliście to wcześniej, a przynajmniej takie mam plany, czy to zrealizuję, czy nie, to już to nie wiem. Ale tak, istnieje spore prawdopodobieństwo, spora szansa. Tam możliwość, jak zwał, tak zwał, że właśnie co nudniejsze, to takie elementy podróży, wędrówki, czy jak inaczej to by nie nazwać. Po prostu będę wam wykasowywał, bo nie ma co po prostu pokazywać wszystkiego, jeśli całość ma się po prostu przebiegać na zwykłym chodzeniu bezcelowo. Ale tak, narzędzie gojowego. Można by przypuszczać, że ten zestaw narzędzi może zostać zaczerpany do stworzenia wszelkiego rodzaju wyposażenia przytulnej chaty. W rozmiarze jak... w rozmiarze jaki może potrzebować jego mieszkaniec. Okej, dobra. Zobacz, tak trochę się tutaj zająknęłem czy coś, ale no... Nie zawsze jestem po prostu w idealnej formie, jeśli chodzi o to wszystko. I co my tu jeszcze mamy? Jeszcze tu jest jakaś jaskinia. Tam co prawda jesteśmy już prawie na miejscu, ale... No ale jaskinia. Albo jeśli nie jaskinia, to coś innego. Poza tym, że jakieś są dziwne rzeczy. Rozumiem, co trzeba zrobić. Prawdopodobnie. A więc tak, spróbuję. Czy to wystarczy? Tak, to wystarczyło, więc... Lumos. Revelio, Lumos i inne tego typu sprawy. Nie wiem, czy powinienem tutaj być, czy nie, ale no, jak już dostałem okazję, to czemu nie? Chyba stoi tylko ta skrzynia, co daje renesansową czapkę. Mam nadzieję, że będzie to lepsze od tego starego kapelusza, którego nosimy już nie wiadomo jak długo. Zdecydowanie obrona, plus 24. Czapka nie najbrzydsza. Ale ze względów estetycznych wolę być bez niej. Nadal pochodzimy sobie jeszcze właśnie w tym ubraniu mistrza pojedynków i tyle. Później może się zmieni. No, taka prosta zagadeczka. A co, nic wielkiego. Po prostu sobie było. A tutaj też możliwe, że coś jest. Wcześniej jestem pewien, co by to miało być. Ale okej, tak czy siak mamy sok z pijawek. Bo by się kiedyś przydał i... A. Okej. Dlatego nie musiałem przenosić, chyba. Nie wiem, może do tej dziury trzeba będzie to zarzucić. Ja jednak teraz nie będę się tym przejmował. Kiedy indziej to sprawdzimy, a póki co tak tędy, jakoś tak dziwnie spróbujemy wrócić na szlak. Co ciekawe, jest już bardzo blisko. Więc mimo mojego wspomnienia o tym, że może by coś wycinał, raczej... A przynajmniej w tym momencie... Nie będzie nic do wycięcia, chociaż tam kawałek drogi wcześniej, to wydaje mi się, że tak warto by było wyciąć. Najpewniej go wyciąłem, chociaż... Mogą o tym zapomnieć, niestety. Dobra, ale tak czy jak, mamy tutaj... Natsai Onai, czyli Natty. I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrok and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. No, obiecałem, że i powiem, co powiem. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing.
It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Okay. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrok, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Okay. Be on your guard. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? A jednak coś się dzieje. Może znajomy. Okej. Na całe nieszczęście dla niej jest to misja główna. Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home, especially when I'm inside with your little sister. But you should see them, Mummy. They're beautiful. These horses with wings. Oh, that's enough. I'm too tired for your stories today. You stay right here where I can see you. Now, okay. Why don't you do some more drawings for me? Very well, Mummy. Okay. Nowy wzór na różyczkę, aż sobie zobaczymy. I tak, wiem, że tam jest kolejne zdanie główne i jakiś okrzyk na o pomoc, ale... Ładne, ładne. Jednak wolę zostać przy tym swoim. Ale tak, no, jak już tu jesteśmy, to równie dobrze mogę tutaj po prostu wyszukać jak najwięcej znajdźków. A i proszę, jeszcze jakiś stragan. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Sami, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. What do you have for sale? No zobaczymy właśnie co ma. Może coś ciekawego będzie? Nie sprzedaję niczego szczególnego, ale... Jeden taki wezmę. Jako, że sam nie umiem też jeszcze ich gotować, no to czemu nie. Jeden może się przydać, taki właśnie eliksir Maxima. Tak, jeśli chodzi o inne rzeczy, to... Niestety dalej nie wejdę, bo chałupy są pewnie pozamykane wszystkie, jak nie wszystkie, to prawie wszystkie. Ale tak, ile da radę, powiedzmy, tutaj powybierać rzeczy, tyle powybieram. I co tu mamy? Zamkowy szalik w leśnych kolorach z frędzlami? Okej, bardzo skomplikowana nazwa, nie ukrywam. Tak czy inaczej, no... Najwidoczniej jest słabszy niż to, co mam obecnie, więc no, nie będę się tym jakoś szczególnie przejmował. Okej. Aha, zepsułem beczkę, ale teraz chciałbym rzucić sobie reparo, żeby to naprawić, to już nie mogę, no. No co za okrutny świat. Co za okrutny świat po prostu. Dobra, w takim wypadku... mogę tu przyjąć jakieś zadania jeszcze, zanim... Myślałem,
właśnie jeszcze zanim coś dalej, to... No, po prostu pogadajmy tutaj właśnie z tym... żeby teraz nie pomyśleć z goblin, tak. Więc pogadamy z tym goblinem, przyjmiemy zdanie. Przy czym później zajmiemy się czym innym. Just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrok and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrok has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ranrok's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again. No to już będziemy się rozglądać z nimi później. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Mhm. No cóż. No smutna to sprawa, z tym się zgodzę. After what Ranrok did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. No tak. Po prostu idźmy tam pomóc, zobaczyć co tam się stało. Nie idziemy aż do pozowiska goblinów. No i przy okazji tu właśnie jeszcze ogarnijmy inne ewentualne pobocznieki. Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Trochę dziwne, ale niech będzie. Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially, a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars. Astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. Okay, muszę o tym pomyśleć, co prawda, okay. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. Okay, nie wiem, czy mnie jest furlong, ale okay. To have my grandfather's astrolabe back. Dobra, no i... I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock.
I should dive down and see. Okay. Okej. Okay. Dobra. Dopłyniemy. Zobaczymy, co tam będzie. Podnieśmy to i miejmy nadzieję. No szybko, wykonajmy to zadanie. Bo mamy już 20 odcinka, cholera. A ja nadal jeszcze... No, za dużo nie zrobiłem. Jeśli chodzi o standardy moich poprzednich temperatur. Okej, nurkujemy. I co my tu mamy? Kapelusz stracha na wróble. Słabsze, ale przynajmniej mamy nowy przedmiot do kolekcji. Tutaj mamy... ramkowy szal... Co? A, to jest... ograniczonej ilości miejsc na ubrania? Okej. Okay. Dobra, tak czy inaczej, na całe szczęście teraz to było ostatnie miejsce, nie wcześniej. I szata z diamentowego splotu. Okej, okay. Aż zobaczę sobie tą szatę z diamentowego splotu od razu. Może być dużo potężniejsza niż to, co nosiłem do tej pory. I po jeden potężniejsza. Jak wygląda? Brzydkie. Więc tak... No, powiedzmy, że może zarzucę z powrotem szaty Hufflepuffu. Na swoje ubrania będę się nadal tam pod tym takie, ale... No. Żeby mieć trochę lepszą sytuację, co... Zarzucimy szaty Hufflepuffu, przynajmniej nie będą na nas krzyczeć, że nie szanujemy szkoły czy coś. Dobra, a jeśli chodzi o te ubrania... Dużo za nie, nie dostanę, ale najpierw wyrzucać najpierw zielone rzeczy, z tego co widzę, bo dostaję. Smutne to, no ale muszę. Muszę po prostu mieć chociaż to jedno miejsce dostępne. Na wypadek, gdybyśmy znaleźli znowu jakieś nieplanowane rzeczy. Szkoda tylko, że gra wcześniej o tym nie mówiła. Cię no... Wcześniej kapelusz szybciej. Widzę, że co chwilę będę tu miał jakieś nowe rzeczy, no cóż. Taki kapelusz, może być. Nadal jednak preferuję nie mieć żadnego wyglądu. I teraz tak, jakąś zieloną rzecz znowu muszę zniszczyć. Żeby mieć miejsce na, jak powtarzam, ewentualne inne rzeczy. Już ostatnie, proszę. Jeśli nie, to się trochę załamię. Czy nie chce mi się po tym jeziorze pływać? Astrolabium rodziny Pinch Smidley i Elixir Wignowy Rzeczy. Dobra. Szybko to zrobimy. Jakieś bugi są graficzne, czy coś tutaj wyskakuje z tego jeziora na mnie? Nie, chyba bugi graficzne, na całe szczęście. Ostatnio, czego mi trzeba, to jakieś jeszcze potwory z jeziora, które próbują mnie zjeść. No dobra, wychodzimy. Nadal, no, będziemy natychmiastowo o sushi, bo jakby inaczej. Tak, w szatach Hufflepuffu. Ubranie nadal takie, jakie było. Co moim zdaniem nie jest niczym złym, tak długo nosimy szlafrok, powiedzmy szkolny, to do reszty nie powinni szczepiać. W sensie mogą, ale no, nie powinno to być aż takim problemem. Tak, proszę, jest twoje za odpowiednią cenę. Tak, i zatrzymamy sobie. No tak, proszę. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Dobra. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Okej, okay. Kolejna rzecz zdobyta. Są jakieś nowe może tutaj nagrody za misję czy coś? Niestety jeszcze nie wydaje mi się, żeby to było, w sensie było tutaj niby to całe rękawica do odebrania. Ale okej, okay. W eksploracji coś więcej mamy. To ciekawe jeszcze, nie? W stronach przewodnika chociaż mamy już 49%, co jest takie... No, wow. Tak, nadal też nic nie ma.
Ale tak. Zgodnie z obietnicą pójdziemy. No idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to. Victor Rookwood, don't give a doxy's nip back your time. Oj, niedobrze. Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student, you can't be sick. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy. Okej. Walka. Macie z kapusty, po prostu. Nie ten przycisk, ale tak. Miałem unikać przewrotkami, to będę przewrotki robił. Okej. Okay. Nie, dobra, to trochę za mało. Ale jakieś tam przewrotki zrobiłem. I mamy jakby challenge'a za unikanie, czy tam walkę z czarnoksiężnikami, czy czarownikami, nie pamiętam jak to mówię. Ale tak, dobra. I tak. Część twojego przewodnika poświęcona kolekcjom? Okej. Okay. W części twojego znalazł się nowy typ wroga. Znajdziesz tam cenne informacje przeciwnika, na przykład ich podatności na działanie niektórych zaklęć. Dobra. Ja chcę pounikać sobie. Głównie po to, żeby zaliczyć wyzwanie. Za robienie przewrotków. Ja wiem, że głupie, ale... Ale niech i tak będzie. A przy okazji jest jeszcze inna rzecz, którą mogę spróbować zrobić. I tutaj szczerze to... Jak już przy tym jesteśmy, to spróbuję nawet. To nie dlatego, że koniecznie chcę, co... Wiem o istnieniu tego czegoś. Okej, okay, powinienem trochę bardziej. Ale tak... Wyzwania pojedynków? O nie... Gdybym widział wcześniej, że jest tu wyzwanie, to bym to zrobił od razu z wyzwaniem. Kurczę, gubiłem. Wiecie co? Dajcie chwilę, spróbuję zobaczyć, czy mam może zapisa to. Spróbuję to zrobić tym razem w prawidłowym czasie. Na całe szczęście jakiegoś zapisa znalazłem, więc... Jeszcze raz to... I szybko po prostu ich pokonajmy. I zaraz będzie po sprawie. Miejmy nadzieję. Jeśli nie, no co? Kiepsko, ale spróbujmy po prostu. Okej, będzie znowu informacja o tych specjalnych wrogach. Dobra. Nawet jeśli trochę stracę na tym, powiedzmy, z zaliczenia tamtego. To przynajmniej zdążę to zrobić w taki sposób. Tak. A ogólnie się zastanawiam, o czym tam myślałem wcześniej, to jest achievement za zdobycie kombinacji 100. Chciałem go zrobić. Ale dobra. Tym razem udało się i... ukończyć wyzwanie pojedynków. Okej, okay, czyli zresztą jakieś nagrody. Okej. Okay. Okej, nie jest dobrze. O, tu jest jeszcze jakieś coś? Okej. Okay. Zaraz zobaczymy, co to było. Ale tak, udało się. I dostaniemy za to jakąś fajną nagrodę, może? W sensie, w kolekcji było informacja o przeciwnikach. A co my tu mamy? Odcinającego? Okej, okay, nie wiem, czy mi jest zaklęcie odcinające do końca, ale dobra. Okej. Okay. Co są jakieś kapitalowe informacje o różnych przeciwnikach, więc dobra. Fajna informacja. A teraz ważniejsza rzecz, tutaj walka, w końcu jakiś achievement, może. Pewne obrońcy zasmuci skóry. O cholera, to może być fajne. Ale tak, to jest jedna rzecz, a druga, ukończ wyzwanie pojedynków. Mundur konstabla, okej. Okay. Chyba 5 wyzwań ukończyć, żeby dostać mundur. Dobra. W takim wypadku przez jakiś czas przynajmniej będę musiał myśleć o tych wyzwaniach, żeby je ukończyć. I teraz tak, jak już po tym jesteśmy, pogadajmy z nim. You all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders?
Victor Rookwood thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. She gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical, hardworking Hufflepuff, brilliant potioner, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Here's what's going on in the Highlands before I do. Okay. Powiem tak. Ten dialog może teraz podzielić mocno społeczność. Nie mówię tylko w Polsce, ale ogólnie. Że ten jeden dialog mógł mocno podzielić społeczność. Ja swoje opinie nie będę tutaj, powiedzmy, jakoś szczególnie wyrażał. Powiem tylko krótkimi słowami, że ja z przyjemnością przyjmę każdego w swoich komentarzach, czy na swoim czacie, czy w swoim otoczeniu, jeśli chodzi o jakby to najłatwiej określić, no, powiedzmy tego typu kwestie. Tak, staram się być jak najbardziej wymijający, po prostu, bo nie chcę tutaj za dużo mówić. Ale tak, po prostu przejdźmy dalej. Ale tak, zdecydowanie też poza tym, no, ten dialog mógł wywołać dużo gówno burzy w niektórych środowiskach. You're a researcher. Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Okej. Okay. Bo myślisz, że Merlin to mit, albo to codzienne. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? Okay, ciekawe, że się dzieje. Dozens of them all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Okay, czy Merlin chodził do Slytherin według tego? I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well, then, I'll let you know the trials. Nazwałbym to może testami. Figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that mallow sweet is an important component in getting the trials to work. Mallow sweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The mallow sweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little... Okay, oczywiście. Dopiero mnie poznała, ale już mi na tle ufa. I brought a trunk chock full of mallow sweet with me. It's just over there by my tent. Okay. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallow sweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swirl on the ground. Each trial has these features. Place the mallow sweet on the swirl, and we'll see what happens. Okej. Nie do końca wiem, o co chodzi, ale niech będzie. Okej, rozsypujemy listki. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious. Posłuchamy ich, chociaż podejrzewam, że incendio, oczywiście nazywa to zaklęcie. Uwaga! The flames make the pyre sink. Okej. W ogóle bardzo szybko się odnawia to zaklęcie, więc fajnie. Rozłóż mam główkę Merlina. To co będzie moim nagrodą? Zobaczmy, że... Wow! Okej. Podoba mi się to, cokolwiek tu się dzieje. Rozwiązaliśmy zagadkę jakąś i stworzyliśmy altankę. Fajne. We can
Indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. Okay. Guess is that each will also require Mallow Sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Okay. Absolutely. Be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of Rebellion. My and books. Tak, no, po prostu jej udało się rozwiązać dosyć ciekawą sprawę. Każde zadanie przynosi nagrodę, związek wam go w Kimmina? By zwiększyć pojemność wyposażenia? No tak, coś tam chyba było mówione o tym wcześniej, gdzieś nie jestem pewien. O, i na miejsce tutaj wolne. Ale nie wiem, czy to było z wyrzucenia czegoś, czy dosłownie po prostu tak wynikło. Ale tak, eksploracja i co my tu mamy? Pomówki Merlina. Okej, czyli dopiero za rozwiązanie dwóch dostaniemy zwiększenie ekwipunku. Okej. Dobrze. Niech i tak będzie. Jeśli jakieś zobaczymy w okolicy, na podłodze, czy gdziekolwiek, to się tymi zajmiemy. A póki co wóz albo przewóz. Nie chciałem tego robić wcześniej, ale powiedzmy, że to daleko. Bardzo. No trochę niestety. Chciałem powiedzieć, że może sobie pójdźmy, zróbmy to, albo sobie odpuśćmy, ale chcę mieć zaliczone już najważniejszą kwestię, czyli to. Jeszcze muszę 6 uników zrobić, więc jak tam będzie obóz goblinów, to możemy spróbować. Czym dwojako chcę to rozwiązać. Ale tak, inaczej mówiąc, chcę to zrobić w taki sposób. Najpierw chcę właśnie uniknąć tych ataków stosownie, a potem powoli zbierać się za to. Achievement za 50 petryfikusów totalusów. Stealth kille nie są moim stylem gry, dlatego też... No i od razu was informuję, że teraz będę celowo to robił. Z czasem może oczywiście będę się też bawił w petryfikusy, ale no nie będzie to mój główny zamysł. Ale tak, wcześniej czy później będę musiał to zrobić. Więc lepiej to zrobić wcześniej, bo potem zapomnę, czy coś. Ale tak. Nadal, w pierwszej kolejności, takiej pierwszej kolejności wolę zacząć od... A po pierwsze widzę tam jakiegoś pajaka, a po drugie wolę zacząć właśnie od uników. I tak, łuska czarnego hybrydyckiego. Czarny hybrydyki to olbrzymi smok osiągający do 9 metrów długości. Ta duża, twarda łuska, pochodząca od jednej z tych istot, należy do najcenniejszych przedmiotów, jakie Archie Beakle trzyma w swojej kryjówce. Okej. Okay. Jestem przewodnika w Fajlansach. Okej, okay. Czyli te pająki mnie nie widziały. Gdybym miał jak się skradać, to mógłbym nawet... jak to się nazywa? Mogę nawet... zabić na nich Petrificusa. A więc czemu nie? Spróbujemy. Czemu nie? Możemy się bawić w takie rzeczy. U goblinów unikamy na razie tutaj dwa pierwsze Petrificusy. Albo ile tych pająków w ogóle spotkamy, tyle będzie. Bo da się Petrificusów używać na pająkach. Uwaga! Okej. Okay. Petrificus Totalus. Okej. Okay. Rozumiem, czemu... co niektórzy uważają, że to jest... zdecydowanie najlepszy sposób na walkę. Okej, okej. Okay. Tak czy inaczej... no. Fajna akcja. Ale u mnie to... dla mnie to będzie... raczej odbierał zbyt dużo przyjemności z tego typu rozgrywek. Jakiś wilk tutaj? Tak. Okej. Okay. Chyba znaleźliśmy ewentualnie jeszcze... pokonaj wroga za pomocą chińskiej konsystencji kapusty. Okej. Okay. Może za dużo jej użyłem, ale jest achievement za to. Czemu wyzwanie, więc tak też zrobię. Koniecznie, no, że muszę tak robić, ale tak, jak są wyzwania pojedynków, to chcę po prostu je realizować. 3?
Nawet nie wiem, za co było trzecie. Ale tak, mam tutaj futra wilków i tym podobne, więc tak to też zrobimy. I okej, widzę, że te wyzwania nie są niczym jakimś najbardziej wymagającym. Chyba kombinację pojedynkową 5. Dobra, wykonaj mi też te uniki przy okazji. Nawet jeśli to ma oznaczać takie głupoty, ale chcę po prostu to mieć za sobą. Zaraz powinno być po sprawie. Jeszcze na wszelki wypadek zobaczymy, czy to tylko nalicza. Oczywiście, że nalicza, 3 uniki, dobrze. Okej, fajna zabawa. Po czym, no, dokończymy walkę już przy użyciu różdżki. Petryfikusy później będę rzucał, ewentualnie. Dobra. I po sprawie. Ale tak, zanim petryfikusy czy jakieś inne dziadostwa... Albo mi się wydaje, albo tutaj będzie kolejna też zagadka. Nie wiem, czy jestem w stanie rozwiązać, ale spróbować zawsze można. Więc pierwsza sprawa, jaką mogę spróbować, to... Okej. Czyli co, po prostu je rozwalić jakkolwiek? Tak, dobra, po prostu musimy porozwalać wszystkie, które tutaj są. To się nie wydaje aż takie trudne. Czy trzeba będzie jakieś akcję przyciągać czy coś, ale nie, po prostu piu-piu. O, jeszcze tu jest jedna. Fajnie się skryło. Świetnie, świetnie, druga altanka, jej. Podoba mi się. Nawet bardzo mi się podoba. Jestem tu jakieś... Nie wiadomo jak trudne zagadki. Ale to jest właśnie to, co doceniam. Kiedy zagadki są różnej trudności. Niektóre niech będą banalnie proste, inne niech będą trudniejsze. To już jest osobista kwestia, powiedzmy sobie dla kogo jak. Ale niech będą właśnie przystępne. Zagadki w grach nie powinny być czymś, czego nie da się prawie zrealizować, albo trzeba się domyślać, nie wiadomo jak trudno. Zbroja zabójcy pająków, okej. Okay. Czy ochrona 1? Przepis atrybutów wyposażenia? A coś było w tych całych atrybutach, ale pierwszy raz kiedy widzę te atrybuty tak bezpośrednio. A przy okazji jeszcze tak sobie nie otworzyć tutaj. Co my za co mamy? A, czapka badacza gór. Okej, okay. Dobra. Ale skoro kwestię unikania mamy za sobą, mógłbym pójść od razu odebrać Expelliarmusa. Do gniazda wyposażenia 4. Okej. Okay. Co to chciałem? No, moglibyśmy teraz pójść. To nawet może zrobię, po tym jak odblokujemy najbliższy kominek teleportacyjny. Żeby może się pobawić Expelliarmusem później. Chociaż... Nie. Załatwmy sprawę goblinów, potem odbierzemy Expelliarmusa. Nie powinno to być wyjątkowym problemem. W szczególności, jeżeli tak się chce w petryfikusy tutaj bawić głównie, a... Tak, zanim coś więcej, bo widzimy, że tutaj są te gobliny, to szybko do kominka. Jest niby 200 metrów, ale... No właśnie, ale... Preferuję mieć już go na przyszłość po prostu zebranego. Prawie kiedy się to coś przyda. Okej. Okay. Jaka się skinia? Wielki błotory kolczasty. Dwanie pojedynku? Może? Na szczęście... Albo na pecha. Zależy, jak na to spojrzeć, ale nie. Okej. Okay. Unieść Buturia za język? Nie wiem do końca, o co chodzi. Ale tak czy siak, co by to było, nie było. Levioso może się tutaj przydać. Więc pokażę się Buturiowi. I spróbujemy go unieść za język, cokolwiek co oznacza. Okej. Okej, czyli o to chodziło. Dobra, wyzwanie pojedynków skończone.
takim wypadku... No, zrobimy coś, co wiem, że można robić w takich sytuacjach. I chociaż jest to głupie, to chcę po prostu to zrobić. Nawet jeśli dla samego faktu, żeby to zrobić, tak... Wiedzą o mnie, czy już nie? Nie wiedzą, okej. To jest właśnie dokładnie to, co chciałem osiągnąć. Pozbyć się ich, po czym... jednak wiedzą. A szkoda. Chciałem właśnie tylko potem tego Petrificusa sobie fajnie tutaj zarzucić, ale... Najwidoczniej... Ciężko będzie. Kombinację 100 ataków raczej też tutaj nie osiągniemy. Chociaż nie powinno być to trudne. Tak ogólnie mówiąc, od technicznego punktu, tak... Sama kombinacja 100 ataków może być ciężka. Po prostu... Czasowo do realizacji nawet. Okej. Znaczy mamy już... W teorii... Prawie połowę tego wszystkiego. Więc... trzymajcie kciuki, żeby mi się to udało. No, nie wierzę. Dało mi się trafić językiem. Nie, to teraz już... jestem prawie pewien, że niestety... są... no, zbyt ranni, żeby mi się to miało udać. Przy czym, jak widzicie, takie kombinacje i inne typu rzeczy... raczej nie będą trudne do zrealizowania. A, jeszcze to jest jeden, dobra. Jeśli będę bardzo ostrożny... to może wyjątkowo się uda, chociaż... szanse są, powiedzmy, dosyć nikłe. Muszę tylko być naprawdę ostrożny z tym, co robię i jak robię. Okej, kolejny butory. I powiedziałbym, że... świetnie, z tego powodu. Bo mamy 50 parę. A nadal jeszcze się to nabija. Więc tak, może jakimś wyjątkowym cudem się to uda. Muszę tylko być bardzo ostrożny. To jest pierwsza sprawa. A druga... muszę właśnie też rzucać akcją i lewioso. Bo jak widać, one podbijają mi licznik, nawet jeśli w rzeczywistości... Okej, robią. Robią coś. Więc nawet jeśli dla samego tylko rzucania, to zmuszony będę tutaj rzucić. Mamy kombinację 100, jest achievement. No i przy okazji pokonaliśmy buterię, to jest też fajne. Ale dobra, odcinek będzie trochę dłuższy niż planowałem przez to spotkanie z nimi. A przy okazji, co to za oznaczenie? Bo nie widzę tutaj bezpośrednio żadnej grotce. Chyba, że czegoś mi brakuje, żeby jeszcze odkryć. Ale dobra, nie przejmujmy się tym wszystkim, szybko do kominka i tak. Idźmy po prostu dalej. Z życiem, czy coś. 16 poziom. Szybko. Szybko się leveluje tutaj. Muszę przyznać. Dobra, cześć kominek. Tak, tak, dobra, kominek, cicho bądź. Teraz idziemy zająć się tylko goblinami przy życiu Petrificusa. I tutaj co... nie żartuję, po prostu chcę się szybko ich pozbyć przy życiu Petrificusa. A jak już to zrobimy, to będzie można spokojnie właśnie kończyć odcinka. I tak, może będzie będą inne wyzwania, znając życie, ale... nie muszę robić tylko i wyłącznie tych challenge pojedynków. Powodzeniem użyj Protego 10 razy. Okej, i ukradnij bełt kuszy strażnika lojalistów. Nawet nie wiem, o co chodzi, ale tak... mogę spróbować to zrobić. Tylko jak ukraść bełt? To jest takie... ukradnij bełt, no okej, dobra, tylko jak? Bo to jest największe pytanie. Już mnie zauważyli przy okazji, jest super. Czyli to tyle z Petrificusa. Okej, czyli... cóż, nie dosyć, że to jeszcze mam wyzwanie wymagające ode mnie używania Protego, które tutaj nie będzie działało, z tego co widzę, więc...
odpuśćmy sobie te wyzwania, naprawdę. I po prostu ucieknijmy najdalej, jak się da, żeby Pytwikusem szybko to zrobić. Tutaj wyzwanie pojedynków wydaje mi się być... po prostu... może nie tyle, co... głupie, nierealne, co... niezrozumiałe po prostu, jak ja... dla mnie przynajmniej, jak ja to mam zrobić. Bo ukradnij kurz, bełty. Okej. Okay. Fajne tylko, no naprawdę... niewytłumaczone w żaden sposób jest dla mnie trochę trudne do realizacji. Dobra, no tak czy inaczej... próbujmy sobie tutaj z tym wszystkim poradzić. Życzę właśnie petryfikusów, totalusów. Okej, okay, udało się dwa. Okej. Okay. Nawet jeśli nie zaliczyłem tego wszystkiego, chociaż preferowałbym zaliczyć to. Nawet jeśli... a, chwilowy to właśnie spokój od tych... Okej, okay, czy tędy się przekradnę? Pewnie... pewnie nie. No niestety było to do przewidzenia. No dobra, przy okazji jest tu kolejna zagadka Merlina, to też będziemy mogli ją zrealizować w jakimś tam formie. Ale tu mamy eliksir wiganowy. Okej. Okay. Okej, okay, może się przydać. Dobra. To tutaj będzie znowu? Czyżby kolejny? Nie, tym razem były tylko monety. Jest tutaj coś fajnego? Nope. Tylko gobliny. Trzeba być ostrożnym, jak się tu poruszamy. A, spokojnie, gwiznik. Dobra, udało się. I tak... osobiście, jak mówiłem, preferuję inne metody realizacji niż sam Petrificus, ale... jak już tu już jestem i mam okazję, no nawet jeśli tylko zmniejszam achievementie, to no, zawsze cokolwiek. Okej, okay, cokolwiek się tutaj dzieje, jest to dosyć niepokojące. Więc tak. Oj, dało mi się trafić przez moją głupotę własną. Ale tak, może jakoś się uda coś więcej z tym zrobić zaraz? Kurczę, tutaj mogłem użyć tego Protego. Okej. Okej. Okej, dobra, czyli tak się kradnie bełty. W ogóle ciekawa rzecz. Jak na razie ten obóz goblinów wygląda mi, jakby to miało być... jakby to miało być miejsce, w którym będą gobliny w nieskończoność się odnawiać po prostu. Okej. Okay. A teraz coś mi tłumaczy, czemu przed chwilą Leviosą mi nie zadziałało? Nie wiem, czy to jest charakterystyczna cecha jakiegoś tego goblina, że on jest odporny. Dla niektórych aktywacje Leviosy, czy co? Ale tak. Dobra, dobra. Okej. Okay. Wiecie co, można to uda mi się jeszcze 10% tego zrobić. Ale to zrobię już na spokojnie, a bez waszego udziału, bo i tak odcinek jest już za długi. Przy okazji, taka ciekawostka, a spróbuję wam to jeszcze raz pokazać też tutaj. Nie udało się. Kurczę. Bo... proszę. No nie. Przez to, że znalazłem taką ciekawą sprawę, to nie udało mi się ten,
zaliczyć wyzwanie, ale tak. Ogólnie przy życiu Protego odkryłem, że jeśli idealnie się machniesz, tak to określę, to można właśnie rzucić ten jakby odbiciem ataku. Okej. Okay. Lapka poszukiwacza tajemnic. I tak. Odcinek będzie bardzo długi, niestety. Ale tak, wozy chyba same tam sobie poradzą. A ja w tym czasie zobaczę, co jest tutaj z tym. Wyzwanie Merlina, tak na widzenia. To w sumie jest zagadką Merlina. A. Jedyne, co mogłoby mi przychodzić do głowy, ale wątpię, żeby to było to, to tutaj, nie wiem, kapustę wyrzucić? Nie, tak. Kapusta będzie się ruszać cały czas, więc cokolwiek tutaj trzeba zrobić, to co... Niestety, chyba jest na razie poza moją możliwością zrozumienia. No, na pewno coś z tym. Ale co konkretnie, to no... Powiedzmy, że na razie... Okej. Okay. Chciałem powiedzieć, że na razie nie jestem w stanie zrozumieć, ale już widzę. Więc tak, co trzeba zrobić? No, mamy tutaj takie piękne piłeczki. Dokładnie. Chyba ich poznajdywać więcej po prostu. Jak je znajdziemy, to będziemy można zrobić. Ale tak, ja to szybko jeszcze zrobię tutaj na cięciu, żeby nie marnować wam czasu. Dobra, znalazłem kolejną porcję piłek. Jak mówiłem, szybko je zaprowadzę. I jak to będzie załatwione, to tak, gdy znajdę kolejną, to znowu będzie takie wcięcie, no i wiecie, o co chodzi po prostu. Żeby jak najszybciej to rozwiązać i żeby też nie zajmować wam za dużo czasu moim paplaniną w tym i tak przy długim już odcinku. Już dobra, nie wiem, ile tak naprawdę z tego będę wycinał, a ile nie, więc może wcale nie będzie taki przydługi. No więc tak, ostatnich piłek nie znalazłem jeszcze, ale muszę się tym pochwalić. Przerzucił akcję, przyciągnąłem to, tutaj potem lewioso. I w ten sposób jestem w stanie dostać się w takie piękne miejsce, w którym to jest skrzyneczka. Tak, mamy ostatnie miejsce na te piłki. Jak tylko je znajdę, to oczywiście się spotkamy. Ale no, musiałem się po prostu pochwalić tym odkryciem, które tutaj mi zaszło, że takie rzeczy da się zrobić. Pytanie teraz brzmi, czy to było zamierzone, czy zepsułem system. Bo tego to niestety nie wiem. No cóż, naszukałem się, a tu proszę, za kamieniem to jest jakimś, może raczej za mchem? Tak, za mchem, dobrze. Więc, no, Akcjo, jak zwał, tak zwał, ciągniemy i oby mnie przegapił jeszcze gdzieś indziej jakiegoś innego, bo jeśli tak, to się załamie, a jeśli nie, no to teoretycznie mamy co. No i mamy. Świetnie. Udało się kolejną altankę otworzyć. Cóż, no. Na tym moglibyśmy zakończyć. I szczerze chyba nawet tak zrobimy. Nowe zaklęcie, którym będzie... Nawet nie pamiętam już co. Ale tak, to ogólnie nowe zaklęcie. Odkryjemy niebawem. Inaczej mówiąc, w kolejnym epizodzie. Dzisiaj jeszcze tylko dajmy zaklęcie. Jakie zaklęcie? No zadanie z tymi wozami. No i tak na tym będziemy naprawdę kończyć. Bo za minutę będzie godzinny odcinek. Nie powinienem robić takich długich. Ale dobra. Biegnij szybko. Nasz drogi uczniu. Pogadajmy z Goblinem i zobaczymy, jak to wyjdzie. On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Oh, thank you for proving them wrong. Było ciężko, to było łatwizna. Nie wiem, co z lepszą psem, ale tak. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know,
You've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. Beka, przyznaję, no, brzmi świetnie. What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. A, nie ma sprawy. Nie ma sprawy. No i cóż. Tymi oto słowami kończymy odcinek. W sumie kończymy odcinek. Raczej. Z tego co widzę, będzie tutaj handlarzem, więc no, na samym epizodzie też to zobaczymy. Na póki co to naprawdę już tyle, więc no, do zobaczenia, trzymajcie się, no i hej, hej!